obecny. Dzisiaj zobaczymy, jak spisałbym się w roli nie ojca. Mamusi! Pierwszy challenge, meet the baby! Spotkajmy się z naszym dzieckiem, dobrze by było je poznać. Dobrze by było wiedzieć, co z nas wyszło kilka miesięcy temu. A ja mam nadzieję, że wam wyjdzie i zostawicie łapę w górę pod tym odcinkiem, bo to bardzo ważne. Dużo łapek, kolejne odcinki. Subskrypcja na kanale, co jest najważniejsze. I oczywiście wbijajcie na rainbow.pl. Zostało już niewiele sztuk na tym sklepie, także kupujcie, póki jeszcze jest. Ty, to jest na czas? Mam 2 minuty. Dzień dobry! To jest nasze dziecko, moi drodzy. Piękny bobasek, szukamy... Czego szukamy? Smoka. Dobrze, że nie... Żyrafy! Dobra, głupie żarty z mojej strony. Przepraszam, to się więcej powtórzy. Gdzie jest smoczek? Gdzie ona mogła wypluć smoczek? To nie jest smoczek. Gdzie zostawiłaś smoka? Nie, to jest chłopak. Przepraszam, Janek. O, wziąłem Janka! On miał mieć smoka! Weź mi z tym pindolem tutaj... Above your baby you can see and collect in the screen change the join the point pinchy very pin pin pin. Wszystko zrozumiałem. Bierzemy dzieciaka. Co? Ale bubcia, nie wytrzymę. Bierze dziecko, idziemy. Gdzie jest kuchnia? Tu jest smoczek. No nie, no jak mu włożyć smoczka? Jak się schylić? Halo, jest, mam. Nie, 19 sekund. Łap smoka, bo klikam ze mu na mordy. Jest. No to... Wypluł smoka! Co minus 10? Co ja mam go pogłaskać tym smoczkiem, a może w tyłek wsadzić? No jak minus 10? To łapzę tego smoka! Trzymaj go tam w tej buzi, błagam! Nie wypluwaj, matka chce już mieć spokój! Czego ty potrzebujesz jeszcze? Czego ci trzeba? Będziemy przykładnymi rodzicami, nie będziemy rzucać dzieckiem, nie będziemy krzyczeć. Nie płacz już, maluszku, chodź. Połóż się tutaj, mamusia da ci smoczka, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, klink. Co ja mam, może książkę mu poczytam? Halo! Aha, bo jest brudny smoczek, trzeba go umyć. Już go myjemy, tutaj cyk. Nie wiem, jak go umyć. Próbuję go wsadzić pod wodę, nie da się. Może jeszcze raz? Może jeszcze raz? Współczuję wszystkim mamom, naprawdę. Pozdrawiam mamy i współczuję wam tej ciężkiej pracy, bo ja smoczka umyć nie potrafię, a wy się opiekować tutaj dzieciakiem, przewijać pieluchy. Ja go trzymam pod wodą czy przy wodzie, bo już nie wiem. O, dobra, trzeba było przytrzymać. Umyty, lecimy. No teraz nie możesz go wypluć. Congratulations, soldier. O nie, teraz będziemy ją przebierać. W sensie jego, przepraszam, Janek. Już cię tutaj kładę, nowe pampersy. Wszystko będziesz miał. Usiadłeś na jakimś spryskiwaczu. Pewnie to był spryskiwacz do dupki, do pupci, tak. Odłóż. Boże, nie mówili, że jaki bobas, taki pampers. Ty... Wow, nie chciałem tego jeszcze mu ściągać. Tu jest spray, dobra, wyrzućmy to do kosza. Następnym razem. Witam w moim salonie fryzjerskim. Tutaj grzyweczkę trzeba... Ty, bo mamy 12 sekund. Psikaj mu po tej dupce. Dobra, popsikane. K jest kolejny pampers, klikaj z... Zakłada, jest! Mamy to! Po raz kolejny, bez nerwów. Dobra, robimy mu jedzenie. Idziemy po buteleczkę, pewnie jest w kuchni. O, uwalona jak zwykle. Mucha mi tu latała, przepraszam. Weźmy to więc. Czemu ty tak łapiesz tą butelkę? Powykrzywiało już mnie z tych emotions. Dobra, mogę... O, dobra, wziąłek. Dajmy tutaj, okej. Oczepmy, dobra. Odłóż to, dziękuję. No nie wytrzymam z tą babą. Czy ty możesz wziąć ten dziubek? To jak ja bym brał tak butelkę, nie? I próbował ją złapać. No nie za bardzo. I teraz trzymamy, myjemy dziubeczek. Pyk, raz. Syćką. Nic się nie dzieje, Maciek. Jesteś spokojnym, mamą. Troszeczkę cierpliwości. Na spokojnie. Na spokojnie. Czemu to mi się nie kładzie na stół? Teraz bierzemy buteleczkę. Siad. Czekajcie, ja potrzebuję 50 sekund przerwy. Nie, no dobra, nie mamy tyle czasu. Jest wspaniale. Nikt się niczym nie denerwuje, bo przecież nie ma powodów. Jest! Nalaliśmy! Nie!
odpalamy wodę, potem się wyczyści. Lejemy. Pięknie. Nic się nie stało, to tylko dzióbek. Na szczęście nam się nic nie wylewa. Okej, okay, ale jak to postawić? Tego się nie uczyłam na macierzyńskim. Okej, okay, jeszcze raz. O, Flip Battle Challenge, w końcu się udało. Kolejny Flip Battle Challenge, spróbujmy. Pięknie, udało się. Bierzemy korek. Ha! Zamawiał pan może buteleczkę ze wrzącą wodą? Jak minus 10? Aha, bo jeszcze mleka nie dosypałem. Czy każda mama ma taki rozmach? Janek, ja ci na to ryję od razu może. Plastikowa buteleczka się zbiła, no nie mamy innej opcji, no twoja matka nie dostała wypłaty jeszcze. Zryjże z tej łyżki ten proszek. Anioł dentysty. O, jest to związek Baby Hazel. Okej. Okay. Level pierwszy. Piłka. Aha. Dziękuję. Ej, to... To jest odbicie lustrzane tamtej gry, nie? Kompletnie, ze skrajności w skrajność wchodzimy. W tamtej grze nie dało się nic zrobić, a tutaj wystarczy, że kliknę w przedmiot, który on nam tutaj pokazuje. Mała Hania, ona ma jeszcze tyle gier tutaj widzę na dole. Ojej, tu masz lizaczka, masz nie patrz. O, do kosza trzeba wyrzucić. O, teraz trzeba Hanią rzucić, dobra. Na łoże. Siedzę. Latarkę potrzebujesz? Tylko nie świeć ojcu po oczach. Aha, zęby cię bolą, ile bakterii. Aha, i zbieramy hamburgery, dobra. A dupa rośnie. Lewo, prawo, góra, dół. Dawaj, maleńka. Nie poddawaj się, jeszcze chwilę, jeszcze musisz. I. Mamy to. Jakie ona ma wielkie kapsko, jak winogrono jakieś. Lewo, prawo, dobra i do mety. Skok! Nie da się skakać. Co tu się dzieje? Try to hit. Co one się dupami biją? Bardzo edukacyjna gra, pamiętajcie, jemy burgery, dupa rośnie, to jest prawda. Musimy omijać zdrowe jedzenie, jak najbardziej. Tutaj z bara, jednym strzałem wyłamuje zamek. I tutaj drugi raz. I co teraz? Dupą ją wybiłem! Co tu? Gdzie ja znowu trafiłem? Czy to jest Elza? Mam tę moc, mam tę moc! Gdzie ty się tak połamałaś? Na lodowisku? W sumie miałoby to sens. Okej, kropluwa. Ej, co tu chodzi w tych grach? Czy możesz mnie wyczyścić? Oj, z chęcią, Elza! Już, już! Oj, nie to. No już cię czyszczę, ale czym... A, wacikiem, dobra, czyścimy Elzę. Ej, ta gra... Powiem wam tak, może bez żadnych podtekstów, wszystko jest w porządku, niczym się nie martwię grając w tą grę. Po prostu musimy wyleczyć chorą Elzę i założyć... A, na kolanko, dobrze, już tutaj kolaneczko boli, zobacz. Fizjoterapeuta Maciek, rehabilitant we własnej osobie. A ubrać w piżamę? Okej, twój pacjent poczuł się dużo lepiej. Musimy dbać o Elzę, nie wytrzymę! Mój tatuś o ciebie zadba. Słuchawki, dobra, okej. Czego ty słuchasz, kobieto? O, zbadamy serduszko, oczywiście, że tak. Oj, bije dla mnie, czuję to. Jaka szczęśliwa! Mówiłem, że o ciebie zadbam. Mam dość, ludzie, nie chcę już więcej tego na oczy widzieć. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek. Subskrypcję na kanale, wbijajcie na rembol.pl. A my widzimy się prawdopodobnie, zależy od was, już jutro. Trzymajcie się, bless!